Świąteczne lampeczki za mną, co oznacza, że już niedługo święta. A my cofamy się do września i zobaczycie, jak powstawały kolejne rap pocztówki. 3 miesiące temu pojechaliśmy w piękny wrześniowy dzień zrobić kolejne rap pocztówki, tym razem z Kleszczem i Rahimem. Ja byłem odpowiedzialny oczywiście za latanie dronem, tak jak wcześniej. Pierwsza lokacja, zamek Grodziec. Jest to późnogotycki zamek położony w pobliżu wsi Grodziec w województwie dolnośląskim. Przeczytałem z Wikipedii. Tego nie było w scenariuszu. Chyba, właśnie. Muszę jeszcze trochę pogadać do kamery. Tak, każdy vloger ma kota. Początkowo nie planowałem tego dnia nagrywać vloga, więc wziąłem jedynie GoPro na wszelki wypadek. Ale jak zobaczyłem miejsca, do których przyjechaliśmy, to wiedziałem, że trzeba coś nagrać. Jak tam, panie operatorze? Bardzo dobrze! Całkiem interesujące wnętrza. Trochę turystycznie dzisiaj. W szczęście tutaj nie będziemy latać dronem. Warunki mamy idealne. Jedyny problem to drzewa i baszty i kable, ale nie ma ich dużo. Myślę, że dzisiaj będzie można poszaleć. Orkiestra została rozlokowana w różnych miejscach wzdłuż muru oklejającego zamek. Miałem tutaj sporo roboty dronem, ponieważ musiałem porobić różne zbliżenia, których nie dało się zrobić kamerą, ponieważ dostęp do muzyków był właściwie tylko z powietrza. Efekt możecie zobaczyć, klikając tutaj w link. Po części zabytkowej. Przyszedł czas na trochę mroczniejsze klimaty. Pstrąże jest to wieś w gminie Bolesławiec, oddalona około 20 km od Bolesławca. Stacjonowały tam wojska radzieckie. Właśnie po tych radzieckich wojskach zostały opuszczone budynki, opuszczone bloki, w których kiedyś mieszkały rodziny wojskowych. W latach 90., gdy wojska te opuszczały tereny Polski, zostały one przejęte przez polskie władze, polskie wojsko, ale nigdy nie zostały ponownie zasiedlone. Kolejna rap pocztówka dzisiejszego dnia zabrała nas do tajnej bazy. Tajna baza poradziecka. A razem z bazą opuszczone bloki, opuszczone i ograbione do zera mieszkania. Wszystko łącznie kablami pozabierane. Halo? Jest tu kto? Chyba nie. Ktoś tu miał telewizor. Co ciekawe, podczas stacjonowania wojsk radzieckich miejsce to było wyjęte spod polskiej administracji. To znaczy, rządzili tam Rosjanie, radzieccy dygnitarze, tak jakby kawałek Rosji na terenie Polski. Dopiero w 1994 roku wróciło to pod administrację władz Polski. No jest coś fascynującego, a jednocześnie przerażającego w takich miejscach. Jeszcze mamy akompaniament naszej orkiestry, która się ustawiła w drugim bloku. Będzie występowała przed oknami. Idziemy polatać.
dźwięki, kamery prawie rozstawione. Przedstaw się widzom. Mati. Co robisz? Ja jestem wszechogarnianczem, proszę ciebie. Czyli panią kierownik? Nie, no bez przesady, nie ma takich aspiracji. Jest i orkiestra. Drugi budynek. Oględziny. Jestem... Co tu jest napisane? Jestem zainteresowany kupnem tego apartamentu. Cena. O kurde, patrz jak wszystko tutaj spalone. Ja cię. Wow. Co tu się wydarzyło? To jest pytanie. Co tam się wydarzyło? Gdy w latach 90. wojska radzieckie opuszczały już tereny Polski, również ich rodziny wyprowadziły się z tych lokali. Pozostały one puste. Przez te 20 kilka lat służyły jako poligon, jako miejsce ćwiczeń dla wojska, dla innych służb. Stąd różne zniszczenia, wybuchy, pożary. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Ekipa Rebel Babel postanowiła wykorzystać kreatywnie tę przestrzeń i cały blok stał się pewnego rodzaju sceną, na której występowali wszyscy muzycy. Robimy? Tak? Tak. Kamera poszła, ujęcie szóste. Raz, dwa, trzy i... Co ciekawe, tuż po naszym nagraniu rozpoczęło się wyburzanie tego miejsca, więc możliwe, że było to jedno z ostatnich nagrań, jakie tam stworzono. O, ja nawet ręcznika. Trafiliśmy na jeziorko. No, nie będę jechał. No nie, ja sobie nogi sobie zamoczę, bo... No bo co więcej, no. Już niedługo kolejne odcinki bardziej bieżące, a ja życzę wam wesołych świąt, spokojnych, tak żebyście po świętach mogli wrócić z nową, świeżą energią do czegokolwiek chcecie wracać. Jeżeli subskrybujecie już mój kanał, pamiętajcie, że jest funkcja oznaczona takim dzwoneczkiem. Jeżeli klikniecie w niego, możecie zaznaczyć, że chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Zachęcam do zrobienia tego, wtedy będziecie mieli informacje od YouTube'a, że coś nowego wrzuciłem. A ci, którzy jeszcze nie subskrybują, klikajcie w czerwony przycisk, a potem w dzwoneczek. Dobra. Do zobaczenia. Tak brzmi to dziwnie, jak się mówi o tym dzwoneczku, ale jak inaczej to wyjaśnić?